Suwalscy siatkarze w rodzinnej atmosferze podsumowali sezon. Impreza integracyjna odbyła się na placu, gdzie niebawem ma zostać wybudowana hala sportowa. MKS Ślepsk ma za sobą niezwykle pracowity, najlepszy sezon w historii klubu i wicemistrzostwo pierwszej ligi. Do pełni szczęścia brakuje im tylko złotego medalu. To prawda. Wynik jest historyczny w skali naszego klubu, w skali naszego miasta, w skali naszego województwa, także ogromnie się cieszymy. Czekamy na postawienie przed nami tak naprawdę nowych wyzwań, ale to wszystko uzależnione jest od naszego Urzędu Miasta, czy ten nowy obiekt, w którym tu dzisiaj się znajdujemy, w tym miejscu powstanie na jesieni 2018, czy też nie powstanie. To jest kluczowe pytanie. My wyzwania jako w klubie lubimy. Ten klub przeszedł w przeciągu tych ostatnich 12 lat od trzecioligowego do czołowego klubu na zapleczu ekstraklasy, także lubimy wyzwania i czekamy na postawienie nowych. Podsumowanie sezonu odbyło się z udziałem najbliższych członków rodzin naszych siatkarzy, ale też i kibiców, czyli tych wszystkich, bez których trudno byłoby osiągnąć tak spektakularny sukces. No, ale ta społeczna strona jest też niezwykle ważna i chcieliśmy, żeby podsumowanie sezonu nie odbywało się tylko na zasadzie pamiętamy super wynik, super rezultat, ale tak naprawdę pamiętamy to, co się działo przez cały rok, czyli Salsnetia, amatorzy, którzy grali, sportowe maluchy z Zielonego Zakątka, Suks, Ślepsk Suwałki i Salos Suwałki, czyli młodzież nasza trenująca. I dzisiaj to jest tak naprawdę piknik siatkarski, rodzinny dla wszystkich. Nasi kibice, to jest cudowna sprawa siatkówki, że naszymi kibicami są przedszkolaki, młodzież, dzieci i dorośli. Także to jest fantastyczna sprawa. Ogromnie się z tego cieszymy, że taki mamy przekrój naszych kibiców. I to prawda, bez nich by nie było sensu nic robienia, tak? Bo trenować bez tych emocji sportowych, bez tej presji, którą wytwarzają kibice, nie miałoby sensu. Także ogromnie się cieszymy, dziękujemy, że są z nami dzisiaj. Mam nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej, no bo to jest taki nasz kierunek, żeby siatkówką zarażać w mieście Suwałki. Zarażanie rozpoczęło się od gier, zabaw i konkursów z nagrodami, a także towarzyskich meczy oraz wspólnych pamiątkowych zdjęć. Mieszkańcy, jak sami wyjaśniają, nie wyobrażają sobie Suwałk bez Ślepska czy Wigier. Po prostu jestem z Suwałki i mamy tylko dwie drużyny, tak, w Suwałkach sportowych. Tak naprawdę na wysokim poziomie. Często chodzę na mecze i im kibicuję w lidze. Ja przyszedłem z siostrą i z mamą. Spędzić fajny czas. Można pobawić się różne konkurencje, gdzie gdy się wykona gdzieś konkurencji, to odbierze się bardzo fajną nagrodę. Dlatego polecam wziąć udział. Za stary jestem, ale kibicuję, żeby moja siostra najlepiej jej poszło. Jak radzili sobie ze sportowymi konkurencjami najmłodsi suwalczanie? Moja chyba nie jest najtrudniejsza, bo polega na skakaniu w worku, ale no, dużo rozdałem tych ulotek, także nie najgorzej. Jest na pewno duże zainteresowanie, więc to cieszy. Przede wszystkim się cieszę, że jest dobra pogoda, bo cały tydzień, powiem szczerze, że tak nerwowo na siebie spoglądaliśmy, czy będzie nam stać, tutaj przyjdzie nam stać w deszczu, co najgorsze w śniegu. Ale na szczęście udało się, jest ładna pogoda. Wydaje mi się, że całkiem przyjemny sposób, żeby spędzić piątkowe popołudnie. Piknik rodzinny otworzył dla siatkarzy Ślepska sezon urlopowy. Z pewnością zasłużyli na wypoczynek. Na pewno bym chciał odpocząć wreszcie, bo dużo mnie zdrowia kosztował ten sezon. Ale mówię, plany już mam, a co będzie w przyszłym sezonie, to chyba tylko Bóg wie. Karol Rawiak nie do końca ma jeszcze sprecyzowane plany na przyszłość. Jeszcze nic nie wiadomo, ale jakby bez względu na to, gdzie będę, na pewno będę miło wspominał to miasto, bo kawałek zdrowia tutaj zostawiłem i też poznałem wiele fajnych osób.